Cześć, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Myśmy się dzisiaj wybrali do Katowic. Jola, powiesz, na co przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy do... No dobra, pójdziemy też pooglądać konie, ale przyjechaliśmy też do parku linowego. W końcu się dzisiaj udało. Chodzisz czy najpierw chłopacy idą? Ty? Czy idziecie na szkolenie i potem idziesz ty, a potem idziemy pooglądać jak chłopacy. Co? Potem pójdziemy, zapytam się, czy możesz pogłaskać, tak? Gdzie konika? Tam są też konie. No, za nami jest stadnina koni i Jurka tutaj dostaje już szału na konie. Ja się idę zapytać, czy mogę pogłaskać. Się potem przejdziemy. Na razie chłopacy tu wchodzą na górę. Będziemy kibicować, co? A potem dopiero ty. Wzięłaś mi wodę? Tak. A wiesz, że wzięłaś mi gazowaną? A to może być różnicy. Może być gazowana już. A nie mogłaś sobie wziąć zwykłej wody? To jest woda, ale zapominamy. To jeszcze zdrowsze. No, na bank. No, ostatnio było tutaj o wiele więcej ludzi. Teraz jakoś tak jest dosyć pusto. Fajnie. I w ogóle taki fajny wiaterek wieje. No. Jest tak przyjemnie, nie? I naprawdę jest mało ludzi. No najpierw ja chłopacy kurde. Przechodzą jedną trasę, a potem Jurka drugą. Jurka jeszcze na czerwoną się nie kwalifikuje, jest jeszcze trochę za mała. Jurka jeszcze nie ma tyle po prostu siły w rękach. Jest jej ciężko, żeby się gdzieś tak, wiecie, podciągnąć, czy jak musi zawiesić linkę. No jak tego słonika na przykład musisz ściągać, to czasami jest ci po prostu ciężko, bo nie masz tyle siły w rączkach. Ale nie dała rady, bo bym nie dosięgała do wszystkich lin. No tak! O, ja cię konie. Czarno, mogę piłkę. Ale tutaj dużo koni, tutaj są jakieś dzisiaj albo zawody, albo coś. Tata na tyrolce. Mówię szczerze, tutaj tak Marcina podziwiam, bo naprawdę ostatnio daje tyle z siebie w stosunku do dzieci i bardzo dużo czasu im poświęca. Wczoraj byli razem w parku trampolin, 2 godziny na skakankach. Dzisiaj lecą na... Całe to pijesz? No bo mi gorowi się chce. Tak, chcesz... tak ci się pić chce? Mogę jako pić co chcę. 3, 2, 1, wuuu! Czyli masz tu 5 zł i idziesz sobie kupić jeszcze picie, ale może woda, co? Mamo! Igorowi daj swój napój, to ty teraz możesz coś zdrowszego. To jeszcze, a to o, będziemy 100 lat czekać, to nawet 1000 lat czekasz. Słyszycie Julkę? Jula się odpaliła na pełnej. Jula, gdzie idziemy cię na obiad? Na indyjskie. Na indyjskie? Dawno nie byliśmy. Oj, bardzo dawno, dobrych kilka miesięcy, nie? Nie było indyjskiego. No, dzisiaj pójdziemy, to takie... Myślisz? Patrzcie, jak tu jest dzisiaj mało ludzi. Ja jestem sama w szoku. Naprawdę ostatnio tutaj było tyle osób. A jest dzisiaj sobota, wtedy to było chyba... Nie wiem, w zasadzie nie mam pojęcia. To był chyba ten długi weekend. A dzisiaj zobaczcie, no dosłownie garstka ludzi. Tak naprawdę dla każdego tutaj się coś znajdzie, bo tutaj jest taka malutka trasa, wiecie, zabezpieczona dla tych najmłodszych dzieci, chyba już od 2 roku życia, więc tutaj można sobie wykupić dla tych maluchów. Potem tam jest dla... Trasa zielona, to jest coś właśnie dla takiego, dla Julki, tak? Idealna dla Julki, według mnie. No i potem tu jest ta czerwona, którą aktualnie idą chłopacy. No rozumiem już, okej, jest opcja numer 1, opcja numer 2. No to bym poszła na opcję numer 1, czyli na pierwszy. No, ale ogólnie powiem wam, no ta czerwona trasa już jest wymagająca. Znaczy dla mnie przede wszystkim ze względu właśnie na wysokość. Tata to tam daje. Tata tylko zawsze się wygłupia. A, ciężko, ciężko, ciężko. Zostawiliśmy dzisiaj Molly w domu. Nie chcieliśmy jej tutaj zabierać, bo no nie ukrywam, że jest to z nią troszeczkę takie męczące. Ona jest jeszcze takim psem, który nie potrafi odpoczywać wśród ludzi, więc ona jest ciągle na najwyższych obrotach. No i nam też jest potem ciężko ją, tak wiecie, ogarnąć, żeby ona się na chwilę chociaż uspokoiła. Tylko ciągle, 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 także... Zostawiliśmy ją w domu, ale po drugiej tak Igor ma jeszcze dzisiaj matematykę, więc
też tego czasu jakoś super dużo nie mamy. Pewnie gdybyśmy mieli cały dzień, to byśmy ją zabrali ze sobą i patrzyli w ogóle na zegarek, a tak, no niestety. Takie ułatwienie sobie robić. To ułatwienie? No wiem. Ale czasowy, no ale zobacz jaki gorak to idzie, to ja nie uwierzę, że to jest czerwona. Marcin właśnie mówi, mama roku, jak idzie mu dobrze, to znaczy, że nie jest trudno. Co zamawiamy? To jest to zawsze. To curry, korma, nie, korma, tikka masala i dwa razy butter chicken. Tak jest. A ty potrzebujesz coś z Leroy? Ja nie. Znaczy według mnie, jak się ma ogród, to jest z Leroy tak samo jak jest zawsze z Ikeą. Nikt nic nie potrzebuje, ale pełne reklamówki. Ja tak naprawdę jadę po te dwie doniczki, bo mi braknie do sadzenia tych sadzonek, co mi przyszło. A ziemię mamy? Tak, cały worek. No to tak naprawdę tylko dwie doniczki i cały koszyk zawalony. Co my tu mamy? Tu jest tikka masala, korma i dwa razy butter chicken. Aha, i tutaj jeszcze jest taka sałatka i deser. Kto chce deser? Ale pysznie to. Jesteśmy już w domu, niedawno wróciliśmy, ja się tylko przebrałam i lecę teraz na ogród ogarnąć moje tutaj różne sadzonki i niesadzonki. Zaraz wam pokażę, co zamówiłam, bo powiem wam, że byłam trochę taka sceptycznie nastawiona do tego zamówienia i do tej przesyłki, ale jak się okazało, całkiem spoko opcja. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Złożyłam zamówienie na Fabryka Rozsady, bo nigdzie u nas nie mogłam dorwać żadnych sadzonek w okolicy. Wiadomo, może bym się doszukała, to gdzieś bym znalazła, ale nie chciałam się za bardzo szukać. W moich sprawdzonych miejscach po prostu nie było, więc stwierdziłam, że chyba złożę zamówienie online i trafiłam właśnie na Fabrykę Rozsady. Naprawdę nie zależało mi na wielu rzeczach, ale przede wszystkim na sałacie. I zobaczcie, jak to pięknie przyszło zapakowane. Ja niestety, ze względu na to, że paczkę otrzymałam wczoraj i zostawiłam ją po prostu do dzisiaj, do teraz jest już godzina, no, popołudniowa, późno popołudniowa. Zostawiłam całą tą paczkę po prostu w słońcu. To tutaj ta sałata wygląda jak wygląda, ale to nic. To wszystko po prostu spokojnie jeszcze sobie ruszy. Za chwilę biorę się za przesadzanie tych sadzonek tutaj i zamówiłam sobie. Zobaczcie, jak to jest pięknie w ogóle wszystko popakowane. Tutaj mamy sałatę lodową. Lodowej mam dwa opakowania. Mam sałatę masłową i mam taką chrupiącą sałatę crunchy i za chwileczkę to wszystko właśnie muszę sobie zasadzać. Do tego jeszcze pokupiłam też zioła. Mam zwykłą miętę, mam bazylię, mam miętę cytrynową, a pod spodem tutaj jeszcze co jest? Aha, jeszcze więcej bazylii i dwa opakowania lubczyku. Akurat mam na to czas, więc sobie na spokojnie to będę zaraz ogarniać i już pokażę wam potem efekt końcowy. Udało mi się ogarnąć te wszystkie roślinki. Za chwileczkę wam wyjdę i pokażę. Na razie Marcin tam na dworze kosi trawę, więc jest ciężko, więc jest głośno, więc stwierdziłam, że wracam do domu, biorę odkurzacz i ogarniam trochę tutaj w domu, bo kurczę, no po prostu ja nie wiem, tak się ostatnio jakoś znowu nosi. Dużo się wychodzi na dwór, tutaj na trawę, tu to i mnóstwo tego wszystkiego. Wziąłam sobie za cel ogarnąć chociaż teraz tylko przynajmniej salon. Już nie myślę o innych pokojach, ale salon, żeby się tutaj przyjemniej siedziało. Zetrę kurze, odkurzę tapczan i przetrę podłogi, ale to będzie wszystko, co zrobię dzisiaj. Potem zamierzamy zjeść kolację i będziemy siedzieć na tarasie. Nie robię nic więcej. O, akurat Thermomix mi tutaj dał info, że mam co zrobić. Aha, dobra, trzeba dorzucić pomidory, bo robię sobie właśnie, słuchajcie, ole zapach czosnku, kocham to, bo robię właśnie makaron z sosem pomidorowym, także będzie na kolację. Jest fajny przepis w Thermomixie na makaron napolitański. Co Juli? Co tam? Byłaś obejrzeć mój ogródek, jak posadziłam rzeczy? Jeszcze nie. To pójdziemy razem za chwilę, co? Potem, jak wylosowałaby tym, co się
ten łapacz, co ma. Mhm, dobra. To idziemy dokończyć tutaj, muszę wrzucić makaron, doprawić i to się będzie robiło, a my Mama, będziemy... Mama, nie dotykaj. Co się stało? Mówię, jak dotykać, to cię leciało. Dobra, kończymy to i się do was odzywamy. Na razie musimy zrobić sos, żeby się już po prostu sam tutaj robił, a ja będę miała czas, żeby ogarnąć resztę. Reklama. Dobra. No to dawaj, zakładasz miarkę i założyć, aha, miarkę. Czyli tak, zakładasz to bez koszyka. Koszyk ściągasz na bok, zakładasz pokrywkę i miarkę. To jest miarka, proszę. Żeby, tylko dociśnij mocno, żeby nam nic nie... Już? No i teraz naciśnij dalej. Dobra, co jest dalej? Dobra, ściągaj to. Kładę dalej. Dobra, dalej. Co dalej? Jedna łyżeczka soli. No to sól jest tam z tyłu. Przez... A tata nam tu kości akurat pod oknem. I robi nam hałas. No, tyle. Jeszcze troszkę. Nie? No. Okej. Okay. Co następne? Jedzę. Jedna czwarta łyżeczki pieprzu czarnego, tam w szufladzie. Mielonego, tak. W tym szarym. Tam z tyłu jest takie szare opakowanie. O, a tak sypnij do środka, mocno, mocno. Jedna druga łyżeczki cukru. Jedna druga łyżeczki cukru. No, troszkę mniej. No, tyle. O, idealnie. Co dalej? Zamiast miarki na pokrywkę zaczyniam naczynia miksującego na łóż. Koszyczek. A zakładamy koszyczek na górę. No i dawaj dalej. Tak, 10 minut się musi teraz to robić. Także widzicie, cinnie proste. Julka sobie naprawdę świetnie z tym daje radę. Igor w ogóle bardzo często ten makaron swojego czasu nam robił. Teraz trochę mniej, jakoś tak o nim zapomnieliśmy. Dzisiaj sobie przypomniałam, że możemy zrobić szybką, pyszną, zdrową kolację. Do tego troszkę makaronu, sera, bazylia i... Będzie kolacja, tak? A teraz idziemy posprzątać. Mogę? No to dawaj. No to dawaj. Mocno, porządnie. To odkurzysz to do końca? Odkurzysz do końca, tapczan? No to super, a ja idę robić resztę. Dobra, dzisiejsze sadzenie to między innymi ta sałata masłowa. Ja wiem, że to nie wygląda dobrze i ja na początku też pewnie bym się bardzo mocno podłamała, ale zobaczcie tutaj. To, co jest tutaj przed chwilą, to znaczy przed chwilą, kilka dni temu wyglądało dokładnie tak jak tu. A teraz zobaczcie, jak to się pięknie tutaj zaczyna, w ogóle się przyjęło i zaczyna się pięknie rozrastać. Tutaj mam jakąś taką karbowaną, tutaj mam chyba rzymską. Nie wiem. Tu jest masłowa, tutaj jakaś taka jedna nieporadna. Najwyżej powyrywamy. No wiecie, zawsze jest jakaś możliwość, że coś się nie przyjmie, ale mam nadzieję, że będzie ok. Tu już powolutku zaczyna wyrastać rukola, tutaj mamy pietruchę i zasadziłam dzisiaj lubczyk. Wszystko pięknie popodpisywane. Jak mam być szczera, to ja lubczyku raczej nie używam, a stwierdziłam, że sobie tutaj zasadzę. Wiecie, to troszeczkę jeszcze jest klapnięte, ale wszystko się popodnosi, jak tej wody dostanie. Tutaj też sałata lodowa, pięknie opisane, więc też to za niedługo powinno fajnie wyglądać. Pomidorki bez zmian idą w górę. Zasadziłam sobie też bazylię. Widzicie, to wszystko powolutku, powolutku się dźwiga. Jakoś tak powiem wam, tylko jedynie koperek i pietruszka. Coś tak to troszeczkę biednie wygląda, ale mam nadzieję, że jeszcze odżyję, że widzicie. No, powiem wam, że zapełnia mi się to. Spoko. Tutaj jeszcze też szczypiorek i moli, psotnik. Marcin sobie trawę oczywiście znowu pokosił. Dzień bez koszenia trawy to według Marcina chyba dzień stracony. Idziemy teraz już do domu. Idę powoli gotować makaron. A nie, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Przyniosłam sobie specjalnie na dwór, bo w domu to po prostu tak, ten coś chce, ten ogląda bajkę i bym nawet nie miała za bardzo jak wam pokazać. A byłam dzisiaj w aptece i kupiłam sobie kilka rzeczy. Jak wam nie pokażę dzisiaj, to już w ogóle wam tego nie pokażę, bo chciałabym sobie tego poużywać. No to już potem wiecie, jak to jest. Także będą małe zakupy bezpośrednio z siaty, z... apteki. To są produkty kosmetyczne albo które są mi znane i używam na co dzień, albo
które chciałam spróbować. Tak więc słuchajcie, na pierwszy ogień zestaw, po który pojechałam, czyli Sesderma, to jest serum z witaminą C, C-Vit serum i krem. Obydwa produkty powolutku mi się kończą. Wzięłam w takim zestawie, chociaż w sumie tego serum jeszcze troszkę mam, ale stwierdziłam, że w zestawie wezmę, bo po prostu to się bardziej opłaca cenowo. I tak zazwyczaj właśnie kupuję, więc tutaj genialne serum z witaminą C i taki bardzo delikatny krem na dzień. I powiem Wam, do tego te produkty pięknie, naprawdę pięknie pachną, tak cytrynowo, więc jeżeli używacie ich rano, to genialna sprawa. Następne rzeczy też z firmy, z marki Sesderma. Wzięłam takie dwie rzeczy, to są nowości jak dla mnie, bo nigdy ich wcześniej nie używałam. Między innymi płatki pod oczy. Ja ostatnio z Sanevmedu używam płatków i jestem po prostu nimi zachwycona. Zresztą w którymś z poprzednich vlogów też Wam je polecałam, ale no niestety kończą mi się i muszę zamówić, a na ten czas, kiedy po prostu będą, nie będę ich miała, to zamówiłam sobie do przetestowania właśnie takie płatki z witaminą C pod oczy z Sesdermy. A druga rzecz, którą też mi Pani poleciła, to takie ampułki. To jest podobno taka kuracja na 5-10 dni? Jakoś tak. Natychmiastowe rozświetlenie, skuteczna formuła najnowszej generacji dodaje skórze naturalnego blasku, witalności i młodości. Dobra, intensywne jakieś serum, więc to też będę chciała przetestować, ale zastanawiam się, czy będę po prostu tego używać tak dzień w dzień, czy sobie raz na jakiś czas to będę stosowała. I ostatni produkt, który też chciałam już jakiś czas temu przetestować, czyli taki krem koncentrat. To jest, słuchajcie, produkt 2 w 1. Lierak, marka się nazywa? Lierak chyba. Nie wiem, nie jestem pewna, ale to jest produkt, który właśnie jest zarówno na dzień, na noc. Naciskamy sobie jedną część, stosując go rano, drugą na wieczór. Rozjaśniający, redukujący przebarwienia i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczę też, co to będzie i dam Wam znać, czy mi się to sprawdza. Także szybki właśnie taki haul apteczny. Miałam okazję wejść do takiej apteki, gdzie po prostu jest wszystko, co możliwe, dostępne. Chciałam zamawiać online, bo mi się po prostu nie chciało czekać na przesyłkę, więc szybki haulik jeszcze załatwiony. Zobaczcie, jak po prostu dzisiaj idziemy jak burza. Jedna rzecz za drugą. Ja teraz idę szybko nałożyć dzieciakom makaron. Zobaczcie, jaka chwila roboty, a naprawdę mega kolacja zrobiona. Oczywiście, jak u moich dzieciaków, duża ilość sera, parmezanu. Ja Wam powiem szczerze, że ja taką kolację zdecydowanie bardziej wolę niż na przykład jakieś takie klasyczne kanapki. To tutaj raz, dwa, trzy i pyszka. Także wynoszę to dzieciakom. Zresztą Julka już wcina na dworze, na świeżym powietrzu. Teraz jeszcze Igor. Myślę, że my z Marcinem też sobie coś tutaj zaraz nałożymy. Zostało makaronu mnóstwo, bo wzięłam i pozbierałam wszystkie możliwe resztki, których miałam z makaronu tagliatelle. Nie brałam spaghetti, tylko właśnie powykorzystywałam takie zbiory właśnie tego makaronu. Ugotowałam i chyba będziemy jeść przez tydzień. No i teraz można powiedzieć, że wszyscy już mają kolację przygotowaną. My mamy w tych miseczkach, buźkach. Tak samo jak dzieciaki idziemy jeść na świeżym powietrzu. Jest jeszcze piękna pogoda, jest cieplutko. Także my, kochani, korzystamy. Idę wcinać przepyszny makaronik. Spędzimy jeszcze trochę czasu sobie na ogrodzie z dzieciakami. Potem tylko się pójdzie wykąpać i my będziemy mieć trochę czasu dla siebie, bo wiecie, przebywanie cały czas z dziećmi to też jest wyzwanie. Także ja się już dzisiaj z Wami żegnam, bo myślę, że już na tym etapie zakończymy tego vloga. I tak już dzisiaj naprawdę mnóstwo tego materiału dla Was nagrałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że pozostaniecie na dłużej ze mną. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału jeszcze, to bardzo Was do tego zachęcam. I co, kochani, widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko, cześć!